Thank you, Pastor Maximilian, for your very, very warm welcome. And thank you for looking after me last year at the accountants meeting and here this weekend. And I want to also thank Igor, Brother Igor, for his prayer of dedication, and my translator, David, who has probably the most difficult job this morning, but he's gifted and skilled. I want to take just a few moments. It's okay. Mogę zacząć pokazanie. I can start after the sermon translating. Więc bardzo dziękujemy. Chciałem bardzo wam podziękować, bardzo was wszystkich przywitać. Dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Chciałem również podziękować pastorowi Maksymilianowi za jego uprzejmość. Chciałem podziękować Igorowi Baronowi za jego prowadzenie. Również chciałem podziękować za tą część pracy, którą wykonuje mój tłumacz. But can I take just a few moments to just share a little bit of a story of connection between here and where I served in the Irish Mission for the last 11 years. Więc chciałem pewne teraz powiązania, opowiedzieć wam o czymś, co w pewien sposób wiąże się z naszą misją i z tym, co czyniliśmy przez ostatnie 7 lat. When I was a child growing up as an Adventist, I used to get really distressed about pastors leaving England to go to America or Australia. Kiedy byłem małym dzieckiem, tak wzrastałem, to bardzo, bardzo martwiłem się o tych pastorów, czy też jak w jakiś sposób niepokoiło mnie, że pastorzy wyjeżdżają właśnie na przykład do Anglii czy też do Australii. I felt a very strong sense that where I lived we needed their giftedness. Więc bardzo mocno odczuwałem, świadomy byłem tego, że tam gdzie jestem, tam gdzie mieszkam, tam gdzie żyję, a ich dary byłyby bardzo potrzebne. And you may feel the same when Polish people, Polish Adventists in particular, leave Poland to go to other places on planet Earth. I wy również możecie czuć się tak samo, w podobny do tego sposób, kiedy ludzie tutaj z Polski, właśnie Polacy, polscy Adwentyści wyjeżdżają w inne części świata, właśnie w taki sposób, jak miało to miejsce z pastorami, którzy mieszkali w moim terenie. You may feel a sense of loss, a sense of pain, a sense of frustration. We need them. W pewnym sensie możemy odczuwać taką stratę, takie poczucie, przecież my tutaj ich potrzebujemy. But for the churches I served in Ireland and Northern Ireland, it was a real blessing. Ale wiecie, w kościołach, których ja służyłem właśnie w północnej Irlandii, to okazało się wielkim błogosławieństwem. From 2001 to 2005, there was a church in Londonderry. Mm-hmm. Więc był pewien kościół od 2005 roku do 2006. Mm-hmm. That had just one member left. I tam był pewien zbór, w którym pozostał tylko jedna osoba. The church was a massive building built by Maranatha, designed as a school, so it was a very large building. Kościół był ten zbór był bardzo dużym zborem, budynek sam był bardzo duży, a został zbudowany przez tą właśnie misję Maranatha. Była przy tym budynku była jeszcze szkoła. The Irish members lived about 60 to 70 miles away from the church. Więc właśnie ludzie, którzy członkowie tego zboru z Irlandii, czy też właśnie którzy mieszkali około 60-70 kilometrów od tego zboru. And it was very difficult for them to get to church every week. I było bardzo ciężko im dotrzeć do tego zboru każdego tygodnia. But this one lady called Jane prayed. Ale była pewna osoba i nazywała się Jane i ona się bardzo, bardzo gorąco modliła. The work in this city, Lord, Londonderry is not finished. Ta osoba mówiła: Panie, praca w tym miejscu nie jest jeszcze zakończona. Please send me some friends. Proszę, wyślij jakiś przyjaciół, którzy mogą przyjść i tam również zamieszkać. And I'm going to mention just two this morning. I wspomnę tylko o dwójce przyjaciół. Two friends from this country who came to Londonderry. I były to dwie osoby z tego kraju, które przybyły tam właśnie do tego Londonderry. They are called Gosia and Renata. I te dwie osoby, jedna się nazywała Gosia, a druga się nazywała Renata. I need to stress there were other friends as well. Stan and Beata. I jeszcze były inne osoby, Beata i jeszcze jedna osoba. But Gosia and Renata have been there now for
11 or 12 years. Ale Gosia i Renata gdzieś mniej więcej 11-12 lat już w tym miejscu przybywają. And they have come to Londonderry to help that church grow again. I one przyjechały właśnie w to miejsce Londonderry, żeby pomóc naszemu kościołowi wzrastać. Not only have they stayed faithful to the Lord, nie tylko pozostały wierne Bogu, in the middle of very difficult circumstances, a podczas gdy znalazły się w naprawdę trudnej sytuacji, change of culture, zmieniła się ich kultura, change of economy, a zmieniła się ich, prawda, ich finanse w pewien bringing up children in a strange country with different values. Również musiały podjąć wysiłek, żeby swoje dzieci wychować w tym innym państwie, wśród innych zasad. Trying to get personal uplift in a strange country. I w tym samym czasie musiały same sobie dać radę właśnie w obcym dla nich kraju. But they put God first. Ale umieściły Boga na pierwszym miejscu. They said, we are going to help make this church a better place. I powiedziały sobie tak: sprawimy, że ten kościół stanie się lepszym miejscem. And as soon as they started helping the church grow again, i kiedy tak pomogły, aby ten kościół znowu zaczął wzrastać, the Irish members said, yeah, we want to come back to that church as well. To wiecie, wszyscy ci członkowie tego zboru, ci właśnie Irlandczycy powiedzieli: Musimy wrócić jednak do tego zboru. New friends. Ponieważ mamy nowych przyjaciół tam. A new team to work together for the Lord. Mamy nowy zespół ludzi, z którymi możemy współpracować na chwałę Panu. Jest nas więcej i możemy teraz wywrzeć wpływ na to całe miasto właśnie dla Chrystusa. Things were a little strange at first. Na początku rzeczy, prawda, w troszeczkę taki dziwny sposób się rozwijały. The Polish had quite a difficult time understanding the funny Irish ways. Ale wiecie, Polacy na początku mieli trochę problemy, żeby zrozumieć pewne takie ciekawe, wręcz śmieszne drogi, w jaki sposób Irlandczycy pewne rzeczy czynią. And the Irish found it difficult to understand the Polish ways. A znowuż z drugiej strony Irlandczycy dziwili się pewnym rzeczom, w jaki sposób Polacy pewne rzeczy robią. But they realized that as they worshiped and worked together, they had one common friend. Ale jedna rzecz ich spajała, to, że w nabożeństwie, w oddawaniu chwały wszyscy mieli jednego przyjaciela. And his name is Jesus. I imię tego przyjaciela to Jezus. Today that church is thriving. Dzisiaj ten zbór wzrasta, bardzo szybko wzrasta. In the basement of the church there is what we will call a center of influence. I w piwnicy tego zboru jest coś, co moglibyśmy nazwać takim centrum wpływu na, czy też właśnie na wywieranie wpływu na okolice. On a Tuesday evening you'll find Polish, Irish, Northern Irish and African all exercising together to get fit. Więc możecie tam na przykład znaleźć Polaków, ludzi z Afryki, oczywiście z północnej Irlandii, ludzi, którzy chcą razem nawet ćwiczenia fizyczne uprawiają, żeby być zdrowi. You will find them going down to the town center of street witnessing. They go street witnessing, music and singing. Yes. Więc nawet wybierają się na taki główny plac tego miasta, tam, żeby właśnie grać i śpiewać razem. You'll find them giving out leaflets and holding health seminars. Więc również możecie ich znaleźć w tym mieście, gdzieś tam rozdających ulotki i również mających seminaria na temat zdrowia. And that church is beginning to grow again in God's time. Więc ten kościół, ten zbór zaczyna znowu wzrastać na takich Bożym czasie. So I share that story just to encourage you. Więc chciałbym wam tą historię opowiedzieć, tak żeby was podnieść na duchu, żeby was zbudować. We're a global village these days. My jesteśmy taką globalną wioską, świat jest mały. London is 2 hours from Poland. Wiecie, Londyn niecałe 2 godziny od Polski. It's just a little ride away. To jest taka krótka wycieczka wręcz. And the Adventist family is like a diaspora. A rodzina adwentystyczna jest taką po prostu diasporą. You will find all over the world different people from different cultures meeting together. Więc znajdziecie ludzi z różnych kultur, z różnych, prawda, miejsc, którzy spotykają się razem. You can choose to make that a blessing or you can choose to make it a curse. A może to dla was być błogosławieństwem, ale może to dla was być również czymś uciążliwym. All I know is that when the church was at its lowest, God sent some friends from Poland, and I say amen for that. Jedno co wiem,
Jedno, co mogę, czym mogę z wami się podzielić, to to, że kiedy w kościele działo się naprawdę źle, to wtedy pewni przyjaciele, nasi przyjaciele z Polski do nas przyjechali. We need to go into the word this morning. Ale udajmy się do Słowa Bożego teraz. I want to do something to illustrate my point of this passage. Chciałbym teraz zrobić coś, co w pewien sposób ilustruje to, co chcę za chwilę powiedzieć. I haven't prepared this, but I'd like to ask the two people who collected the offering this morning to come forward. Więc nie przygotowałem tego wcześniej, ale jeżeli mógłbym prosić, to proszę o dwie osoby, które zbierały dary dzisiaj rano, żeby przyszły tutaj do przodu. Dobrze? Te dwie osoby, yeah, przynajmniej dwie osoby z tych, które zbierały dary. And if you've still got the offering basket, so much the better. Do we have the offering basket still here? A jeżeli mamy koszyk z darami, to tym lepiej. Przynieście go ze sobą. I want to illustrate what is going on here in the Book of Malachi. This morning. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym zilustrować to, co dzieje się, to, o czym będziemy czytać za chwilę z Księgi Malachiasza, nie? Za chwilę będziemy o tym czytać, a teraz krótka ilustracja na ten temat. Most of us only know one text in the Book of Malachi. Większość z nas zna tylko jeden, jedyny tekst Księgi Malachiasza. When a pastor gives you Bible studies, he takes you to Malachi chapter 3 verse 10, which says, "Bring all ye tithes into the storehouse." Tak, więc kiedy pastor czyta coś z Księgi Malachiasza, no to w tym momencie najczęściej słyszycie ten werset. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. But the Book of Malachi, spoken by the prophet, is much deeper and richer than just that text. Ale wiecie, Księga Malachiasza, to co prorok chce powiedzieć, ma dużo, dużo głębsze, dużo szersze znaczenie. Open your Bibles to Malachi, if you will, chapter 1. Otwórzcie swoje Biblię na Księdze Malachiasza i tam w rozdziale pierwszym. Because I want to share with you what was on the heart and the mind of this prophet. Dlatego, że chcę, żebyście posłuchali tego, co miał prorok w sercu i co chciał przekazać. Who spoke on behalf of God. Prorok, który mówił w imieniu Boga. Here's the message from the prophet to the people. Więc oto poselstwo od proroka do ludzi. In particular to the priests of Israel. A przede wszystkim poselstwo skierowane do kapłanów w Izraelu. And this is where you come in. I teraz wasza rola. Thank you for your offerings this morning. Dziękuję wam za wasze dary dzisiejszego poranka. But I'm sorry, we can't accept them. Ale przepraszam, ale tych darów niestety dzisiaj nie zaakceptujemy. We can't accept them because they weren't given in the right way. Nie zaakceptujemy ich, ponieważ w zły sposób je złożyliśmy. God has spoken to me and said that I'm not going to take your offerings. Please, would you give them back to all who gave? Więc Pan Bóg do mnie przemówił i w związku z tym ja chciałbym, żebyście wzięli te dary i oddali je wszystkim, którzy je złożyli. They were given with the wrong heart. One, wiecie, z nieszczerym sercem zostały dane. They were given with reluctance. Dane zostały z taką niechęcią. They were given with obligation, because I have to. Również z takiego nakazu, z takiego sensu, ja muszę dać te dane. I'm returning my tithe just to make sure that I'll be blessed. I oddaję dziesięcinę dlatego, że z tego powodu na pewno będę miał błogosławieństwo. Just to make sure I get those promises that God has promised me. Ale dlatego, że są pewne obietnice, które Pan Bóg mi dał, dlatego dałem te dary, bo coś od Boga otrzymam za to. And God says, sorry, they weren't given in the right way. W takim wypadku Pan Bóg mówi, no niestety, ale te dary nie zostały złożone w taki sposób, jak powinny być. No, I can't remember if you remember who gave what. Nie wiem, czy pamiętacie, kto dał co. Deacons do not watch and deaconesses do not watch. They put their eyes and they whatever you give, they don't notice. Dlatego, że ludzie, którzy składają dary, ludzie, którzy zbierają dary, nie patrzą, czy usługują z Boże, nie patrzą, kto je i ile składa. But could you please give them back now? Ale proszę, oddajcie te dary teraz do ludzi, którzy je złożyli. I'm kidding. But thank you for your service as deacon and deaconess of this church. Wiecie, oczywiście była to anegdota. No pastor or worship leader would dare do that. You know that. Żadna osoba, która służy w kościele, nie pozwoliłaby sobie na coś takiego. Because we'd be accused of judging you.
Dlatego, że bylibyśmy oskarżeni o to, że w jakiś sposób osądzamy was, co macie w sercu. Ale w księdze Malachiasza dokładnie to ma miejsce. Dokładnie to, na jaki temat była ta scenka. God is deeply, deeply upset. Więc Pan Bóg jest naprawdę, naprawdę rozdrażniony tym. In the English language, you use a word, we say God is livid. He's really angry. Bóg jest, można by powiedzieć, po angielsku moglibyśmy powiedzieć, wręcz wściekły na to. God is angry? Pan Bóg jest zły? He's hurt even. On jest nawet, mało tego, że jest bardzo zdenerwowany tym, on jest wręcz zraniony głęboko tym. It is 500 years before the birth of Christ. Jest historia, ta miała miejsce na około 500 lat przed narodzeniem Chrystusa. The people of Israel have returned from exile to their homeland, and they can build the temple once again. Więc Izraelici wrócili do swojego, lud Izraela wrócił do swojej ziemi, aby mogli odbudować świątynię. The temple is built. A więc świątynia została zbudowana. And the priests offer sacrifices. I kapłani ofiary złożyli. But it's not the sacrifices that God wants. Ale to nie są takie ofiary, których Pan Bóg by chciał. Let me give you an illustration of how distressed God is. Więc pozwólcie, że pewną ilustrację teraz dam, jak bardzo Bóg był zraniony. About a year ago, the chairman of Qantas Airlines, około rok temu, CEO, znaczy główny menadżer linii lotniczych australijskich Qantas, the Australian National Carrier, to jest taki narodowy australijski, tak jak u nas LOT, prawda? Was holding his annual general meeting. Więc swoje takie roczne spotkanie sprawozdawcze, prawda, prowadził. And he reported that profits are up. I w sprawozdaniu było napisane, że tak, zyski idą w górę. We are flying more people around the world than ever before. Lata z nami więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. We're a very successful airline. Jesteśmy bardzo, bardzo, mamy, nasza linia odnosi wielki sukces. And the future looks bright. A przyszłość wygląda świetnie. Just as he said, the future looks bright, a man walked up to him from the audience. I jak tylko powiedział właśnie to, że ta przyszłość wygląda naprawdę świetnie, to pewien mężczyzna przyszedł do niego z widowni. And he had something in his hand. I miał coś w ręce. He went straight up to the chairman. Więc przyszedł, stanął na wprost tego właśnie głównego menadżera CEO. And he put in his face what we call in England a custard pie. I co co zrobił? Wziął taki, prawda, taki takie ciasto z nadzieniem i to ciasto z nadzieniem mu prosto w twarz. Splat. Na twarzy mu rozpracował. When I was a child, I used to see custard pies at the circus with clowns. Mm-hmm. Więc jak byłem dzieckiem, to pamiętam, jak chodziliśmy do cyrku i właśnie tam takie ciasta z nadziejem na twarz klaunów się. Remember, prawda, that illustration myślało. Because we see that God does something similar, but even worse. I pamiętajcie o tej ilustracji, ponieważ widzimy tutaj, że Bóg czyni coś podobnego, ale powiedziałbym nawet gorszego. But come with me to chapter 1, verse 6. Ale teraz w rozdziale pierwszym, wersecie 6 czytajmy z Księgi Malachiasza właśnie. I'm going to read from the last part of verse 6. I ostatnią część wersetu 6 będziemy czytać. No, actually, I'm going to read from the first part. Sorry, first part. Dobrze, zacznijmy od początku. A son honors his father. Syn czci ojca. And a servant his master. A sługa swojego pana. If then I am a father, where is your honor? Jeżeli więc jestem ojcem, to gdzieś jest moja cześć? And if I'm a master, where is my fear? A jeżeli jestem panem, to gdzieś jest bojaźń przede mną? Says the Lord of hosts. Mówi Pan zastępów. O priests who despise my name. Do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. But you say, wy jednak mówicie, how have we despised your name? W czym my wzgardziliśmy twoim imieniem? And here's the answer. I oto odpowiedź. By offering polluted food on my altar. Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. But you say, how have we polluted you? I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? By saying that the Lord's table may be despised. Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. I want you to notice what's going on here. Więc zwróćcie uwagę na to, co tutaj się dzieje. As a child, if I did something wrong and I was caught, I would put my hands up.
Jako dziecko, jak byłem mały, jak ktoś mnie na czymś przyłapał, to podnosiłem ręce do góry. All children at one stage in their life steal biscuits from the biscuit tin. Więc każde dziecko w jakimś tam momencie życia podkrada łakocie z miejsca, gdzie one są właśnie z takiego słoika z łakociami. My mother would go to the biscuit tin after a few days and notice that it was empty. Więc moja mama, wiecie, sprawdzała to miejsce, gdzie były ciasteczka, czy ten słoik z ciastkami. I w tym słoiku nic nie było. David, have you been at the biscuits again? I pytała Dawidzie, czy ty znowu zaglądałeś do słoika z ciastkami? I wanted to say, no, not me, mum. Ale oczywiście ja chciałem powiedzieć, nie, mnie tam nie było. But eventually I would have to say, yes, it was me. Ale niestety jedyne, co mogłem powiedzieć tak, to ja zjadłem te ciastki. And my mum would tell me that I was wrong. I moja mama wtedy mówiła, że to tak nie wolno. No more biscuits for another 4 days. Że teraz już nie będzie ciasteczek przez następne 4 dni. We would learn. I w końcu mamy się nauczyć. Sometimes it took a long time to learn. Czasem to zabierało trochę dłużej, żeby się nauczyć. It was a teachable moment. Ale to był taki moment, kiedy mama coś nam przekazywała. Mogliśmy się czegoś jakoś w jakiś sposób być pouczeni. But these fellas here. Ale ci ludzie tutaj. Excuse me. Wybaczcie, ale. You're saying that we are offering polluted offerings on the altar? Oni zamiast tego mówią, przepraszam, co? My ofiarowaliśmy zanieczyszczone ofiary na ofierze? Na ołtarzu? Who do you think you are to tell us how we should behave? Kim ty uważasz, że jesteś, żeby nam mówić, co mamy, jak się mamy zachowywać? Remember, this is the prophet speaking on behalf of God. I pamiętajcie, to jest prorok, który mówi w imieniu Boga. And God says, you're not treating me with respect. I Bóg mówi, nie. You don't fear me. Nie oddajecie mi, nie respektujecie mnie. And in this conversation, nie ma w was bojaźni. There is great cynicism on behalf of the people. Więc w całej tej rozmowie z Bogiem można wyczuć pewien cynizm w odpowiedziach, które udzielają ludzie. Oh no, not us. Nie my. We are above reproach. Nam nie masz czego zarzucić. You know what they were doing? Wiecie, co czynili? In one sense they were smart, but not so smart. W pewnym sensie byli tacy sprytni, ale tak nie do końca sprytni. You see, they were taking a lamb that was worth 100 euros. Mm-hmm. Więc brali taką owieczkę, która była warta powiedzmy 100 euro. I've just taken this mic because I want to move about a bit, all right? Wziąłem ten mikrofon, bo chciałbym troszeczkę się. But they take a lamb. Ale brali tą owieczkę. 100 euros. It's worth 100 euros. I ta owieczka, dajmy na to, była warta 100 euro. It's a spotless lamb. To była owieczka zupełnie bez żadnej skazy. And a spotless lamb is worth 100 euros. A taka, wiecie, owieczka bez skazy jest warta 100 euro. And they were asked to put on the altar every week a spotless lamb. I o co Pan Bóg ich prosił, to, aby taka owieczka bez żadnej skazy co tydzień była składana na ofierze. Not every week, every day. Every day. Every day. Każdego dnia była składana na ofierze. And 100 euros in those days was a lot of money. A wiecie, 100 euro w tamtych czasach to było dużo pieniędzy. So they said to themselves, hang on a minute. Więc oni pomyśleli tak, momencik. If we take one of those old lambs over there. Jakbyśmy wzięli jedną z tych starszych owieczek. And it's got a bit of a peg leg. A ona trochę tam kuleje. And it looks a bit speckled. I trochę ma takich ciapek na sobie. And it can't see as it should. I już nie widzi tak, jak powinna. It's only worth 20 euros in the market. To za taką owieczkę moglibyśmy dostać na rynku tak przynajmniej 20 euro. And we could save the money and make the temple a better place. A w związku z tym moglibyśmy na tych owieczkach zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć te pieniądze na piękniejszą świątynię. Upięknić możemy świątynię za to upięknić. Better furnishings. Możemy lepsze wyposażenie świątyni za to kupić. A better sound system. Możemy na przykład kupić lepsze nagłośnienie do świątyni za to. Double glazed windows. Mało tego, moglibyśmy, prawda, okna z witrażem za to. A deep pile Persian carpet. Mało tego, moglibyśmy taki bardzo perski, piękny, głęboki dywan kupić za to. Or perhaps even in our own pockets.
in our own pockets. A może nawet uszanowalibyśmy swoje kieszenie trochę. And so what they did was they put this old speckled blind lamb on the altar. Więc co uczynili? Tą właśnie owieczkę, tą starszą owieczkę z tymi niedoskonałościami, tą owieczkę składali na ofierze. And they lit the match and they burnt it. I palili tą ofiarę. And God was not pleased. A Bóg nie był z tego zadowolony. But they said to themselves, what does it matter? Ale oni do siebie powiedzieli, a co za różnica? It's only a speckled lamb. To jest tylko taka, no, owieczka z pewnymi niedoskonałościami. Whether it has specks on or no specks, it's going to be burnt anyway. Więc co z tego, że ta owieczka ma pewne takie ciapki na sobie, czy też łatki? To nieważne. Przecież to wszystko i tak będzie spalone. Why waste good resources? Dlaczego mamy tracić dobre środki, które mogą być lepiej spożytkowane? We're not stupid, you know. Że nie jesteśmy tacy głupi, żeby takie rzeczy robić. And you know why it was important? Ale wiecie, dlaczego to było takie ważne? Because if you put a deaf, blind, an old lamb on the altar. Dlatego, że jeżeli na ołtarzu położyliście głuchą, starszą i ślepą owieczkę, you are showing what God is like. To tym samym pokazujecie, kim dla was, jaki jest Bóg. That was the problem. I to był problem. You see, God isn't deaf, blind and stupid. Bo widzicie, Bóg nie jest głuchy, ślepy i głupi. He isn't tarnished with sin, so to speak. On nie ma na sobie skaz grzechu. Because as that pure lamb was burnt on the altar, that was to show the Jesus who would be the lamb of God. Dlatego że ta czysta owieczka, ta owieczka bez żadnej skazy miała wskazywać oczywiście na Chrystusa, który był tą czystym barankiem Bożym. That pure lamb was to show the one who would come. Więc ta czysta owieczka miała wskazywać na tego, który przyjdzie. You see, when God says do something. Więc widzicie, jak Pan Bóg mówi do nas, musisz coś uczynić. He's not just simply trying to control or manipulate. No to nie chodzi o to, że on chce jakoś zmanipulować nas. He says it for a good reason. On to mówi z pewnych bardzo ważnych powodów. God never says do it my way or else. Ale Bóg nigdy nie mówi rób to tak jak ci mówię albo. I have good reason. Albo pożałujesz. For doing it my way. Nie, mówi i wiesz, ja mam dobre powody, żebyś uczynił to tak jak ci powiedziałem. But Israel couldn't cope with this. Ale Izrael nie mógł tego zrozumieć. You see, he says in chapter 8. He says that in chapter 2, verse 8. Więc w rozdziale, chapter 1, verse 8. W rozdziale pierwszym, w wersecie 8 jest powiedziane tak. When you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? A gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? People don't take me for a fool. Więc Pan Bóg mówi, nie miejcie mnie za głupca. Present the blind lamb and the lame lamb to your Roman governor. Więc spróbujcie ofiarować tą ślepą owieczkę i kulawą owieczkę dla Rzymianom. Do you think he will accept your offering or gift? Myślicie, że taki rzymski zarządca przyjmie wasz dar? Do you think he will show you favor and say thank you very much? I on powie, o super, dziękuję i bardzo doceni wasz dar? Now entreat the favor of God that he may be gracious to us, verse 9. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zlitował. With such a gift from your hand. Z takim darem pochodzącym z waszej ręki. Will the Lord of hosts show favor to you? Czy wielki Bóg w jakiś sposób może okazać wam jakoś potraktować to jako wasze zasługi? And here's the lowest point in Malachi. I teraz ten najniższy upadek. To, gdzie Malachiasz opisuje, jak nisko upadli. It's there in verse 10. W wersecie 10. You know what I want to do, says the Lord of hosts? Pan Bóg mówi, wiecie, co zrobię z tym? I want to shut the doors of the temple. Zamknę drzwi, chcę, żeby się zamknęli drzwi do świątyni. Let's just close the place down. Zamkniemy świątynię. Let's not have a daily sacrifice. Pozbędziemy się dni, kiedy składamy ofiary. Because Israel, if you're going to make fun of me, I'm just not interested. Bo jeżeli macie zamiar sobie ze mnie naigrywać, to nie jestem zainteresowany tym. Oh, that there were one among you who would shut the doors. Aby był jeden między wami, który zamknie drzwi.
that you might not kindle fire on my altar in vain. Abyście nie zapalali, zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. I have no pleasure in you. Nie mam was upodobania. And I will not accept an offering from your hand. I nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Nie zaakceptuję, nie przyjmę ofiary z waszej ręki. It's bad news. To jest bardzo zła wiadomość. So we've got to try and find the gospel in here somewhere. Ale spróbujmy odnaleźć Ewangelię gdzieś w tym. So the question is, where is the gospel in Malachi? Więc pytanie, które powinniśmy sobie zadać, w takim razie, gdzie w księdze Malachiasza jest Ewangelia? We've reached the bottom point and we've got to start building upwards. Więc teraz, jak zeszliśmy już na samo dno, to czas wyjść do góry trochę, nie? But before I build up, I need to take you back to that illustration. Ale zanim powiem wam coś więcej, zanim będziemy szli w górę, to porozmawiajmy o tej ilustracji, którą tu mieliśmy. The custard pie in the face of the chief executive. Aha, czyli będziemy mówić o tej ilustracji tego ciasta z nadzieniem, które wylądowało na twarzy właśnie tego CEO. In my 50 years of reading scripture, I'd never read this text before, I'd never noticed it. 50 lat czytam już Pismo Święte i na ten tekst nigdy nie trafiłem, nigdy go nie spostrzegłem. Because Malachi is just Malachi chapter 3 verse 10, isn't it? No bo to jest przecież tylko Księga Malachiasza 3:10, nie? Kto tam doczytuje? But take a look at Malachi chapter 2 verse 3. Aha, bo my czytamy ten Malachiasza 3:10, ale teraz przeczytajmy tekst, którego zazwyczaj nie czytamy. To jest Księga Malachiasza, drugi rozdział. Chapter 2, verse 3. Trzeci werset. Now I hope this doesn't make you too uncomfortable. Mam nadzieję, że nie sprawi, jak przeczytamy ten werset, że poczujecie się tak nieswojo. And I don't advise that you do it if you're cross or angry with anybody. If you're angry with anybody. Mm-hmm. I nie używajcie tego tekstu również, jak jesteście w jakiś sposób z kimś skłóceni. Let me read the words as they are in scripture to make sure I don't make it up. I pozwólcie, że ja przeczytam go tak tutaj słowo z Biblii, żebyście nie uważali, że ja go po prostu sobie wymyśliłem. This is what the Lord says. Oto co mówi Pan. Behold, I will rebuke your offspring. Oto ja odetnę wasze ramię. And spread dung on your faces. Mm-hmm. I rzucę gnój na waszą twarz. The dung of your offerings. Gnój waszych świąt. And you shall be taken away with it. I oddalę was od siebie. Now David, the Bible didn't say that, did it? Nie. No, I don't think so. I shall spread dung on your faces. Mm-hmm. Więc słuchajcie, to jest tekst, ten tekst jest niesamowity. Rzucę gnój, odchody w waszą twarz. Does it really say that in scripture? Czy naprawdę w Biblii coś takiego znajdujemy? Czy naprawdę to jest napisane w Piśmie Świętym? When the pastor shared scripture with me about returning tithe, he didn't mention that text. Ja jakoś pastorzy, jak mówią o dziesięcinie, to jakoś tego tekstu nie wspominają. Maybe he should have. A może powinni? But I think it expresses how deep and pained and angry God is. Ja myślę, że w bardzo dobry sposób to zaznacza, podkreśla, jak bardzo zraniony, jak bardzo zły w tym momencie, zdenerwowany jest Pan. How pained and distressed God gets about true worship and false worship. I więc jak bardzo Bóg jest, jak bardzo Pan Bóg jest zraniony właśnie takim fałszywym oddawaniem czci. About false worship according to the gospel of Frank Sinatra. Taką fałszywą ewangelią, którą na przykład mogliśmy słyszeć z ust Franka Sinatry. You know the song which says I'll do it my way. Znacie taką piosenkę, którą Frank Sinatra śpiewał I do it my way, czyli zrobię tak jak chcę. When it comes to worship and honor of God, we do it his way. Nie. Kiedy przychodzimy do Boga i chcemy oddać Bogu chwałę, to mamy to czynić tak, jak On tego chce. And if there's one thing 21st century Adventist Christians have forgotten, it's to do it God's way. I jeżeli jest jedno, co adwentyści w XXI wieku zapomnieli, to jak czynić pewne rzeczy w Boży sposób. Because of the world around us, we've forgotten how holy God is. Z powodu świata, który nas otacza, zapomnieliśmy, jak bardzo święty jest Bóg.
There is a difference between sacred things and secular things. Jest różnica, jest wielka różnica pomiędzy tym, co święte, a tym, co codzienne. Between holy things and temporal things. Między holy things and temporal. Ordinary, ordinary things. Między świętymi rzeczami, a między rzeczami, które przemijają. Here is holy scripture. Oto Pismo Święte. Not any old words. Nie jakieś tam słowa. Not the same words as I might find on an app about BBC News or CNN or Polish News or whatever. Nie jakieś tam słowa, które moglibyśmy znaleźć gdzieś w wiadomościach, w polskich wiadomościach, czy w BBC, czy gdziekolwiek indziej. There are sacred funds we call tithe. Sacred funds we call tithe. Są pewne święte środki, które nazywamy dziesięciną. Holy conversation we call prayer. Są pewne święte, czy też pewne słowa, które nazywamy modlitwą, pewne święte słowa, które nazywamy modlitwą. A holy space we call the sanctuary. Również pewien święte miejsce, które nazywamy kaplicą. Holy people we call the church. I również pewni święci ludzie, których nazywamy kościołem. Holy time we call Sabbath. I również pewien święty czas, który nazywamy sabbatem. And if there's one thing you and I've forgotten, is to keep distinct and separate holy things from unholy things. Więc i jedną rzecz, o której zapominamy, to jak utrzymywać te święte rzeczy z dala od tych zwykłych rzeczy. But to the gospel we must go. Ale przejdźmy do Ewangelii. I'm not turning to Matthew, Mark, Luke or John. Nie kieruję się do Ewangelii Mateusza, Marka albo Jana. I'm turning to Malachi chapter 3, verses 6. Zamiast tego, otwórzcie Biblię na trzecim rozdziale Ewangelii Malachiasza, czy też Księgi Malachiasza. Here's the first statement, for I, the Lord, do not change. Więc tutaj pierwsze słowo, bo ja, Pan, się nie zmieniam. Do you remember what you were like, Israel? Do you remember what you were like, Israel? Mm-hmm. Czy Izraelu, czy pamiętasz, jacy byliście? Do you remember how you went into the wilderness and built a golden calf? Pamiętacie, jak zbudowaliście sobie złotego cielca? Do you remember how you moaned a lot when I'd taken you through the Red Sea? Pamiętacie, jak narzekaliście, ile narzekaliście, jak bardzo narzekaliście, kiedy ja was przeprowadziłem przez Morze Czerwone? Do you remember how I brought you into a prosperous and fertile land? Pamiętacie, jak weszliście do ziemi płynącej mlekiem i miodem płynącej? Do you remember how I gave you manna every day of the week? Pamiętacie, jak oddawałem wam mannę każdego dnia tygodnia? I even gave you two portions on Friday so you could have some for Sabbath. Mało tego, więcej, dałem wam dwa razy więcej w piątek, żebyście mieli na sabat. Oh Israel, how easily you forget. Izraelu, jak łatwo było wam zapomnieć. From the days of your fathers you turned aside from my laws. Od dni waszych ojców odwracacie się od moich praw. And you have not kept them. I nie zachowujecie ich. That's the indictment. That's where God is. I to jest to, co Bóg ma do zarzucenia. To jest to, co chce powiedzieć. But here's the gospel. Ale oto Ewangelia. Through Malachi the Lord says, "Return to me, Israel." Więc w Księdze Malachiasza Bóg mówi: "Wróć do mnie, Izraelu." And I will return to you. A ja wrócę do was. I wiecie, kiedy tak myślę o tym powrocie Izraela do Boga, to myślę o tym, jak syn marnotrawny wrócił do ojca. I'm thinking about the father stood at the gate of his mansion. Wiecie, pamiętacie, jak tam było napisane, że ojciec stał w drzwiach swojego domu. And in the distance he sees his son returning. I tak z daleka widzi swojego syna, który wraca. He doesn't just stand there tall. I on tak nie stoi po prostu i patrzy na to bez wyrazu. Ready to say, I told you so. I gotów w każdym momencie, kiedy syn już się zbliży, że będzie go słyszał, powiedzieć, mówiłem ci, że tak będzie. He drops everything and with his robes, he holds his robes up off the ground so they won't get the dust. Mało tego, zrzuca z siebie to, co może, żeby i podnosi swoje szaty i biegnie, żeby uniknąć kurzu. He runs as fast as he could to his son and he embraces him. On biegnie tak szybko do swojego syna, jak tylko mógł ściskają się nawzajem. My son, welcome home. Mój synu, witaj w domu. It's so good to see you. Tak dobrze cię widzieć. We can be one again. Znowu możemy być jednym. It tells me something about grace.
Coś o łasce. About the grace of God. Łasce Boga. Coś I like these steps here because they illustrate what grace is about. A lubię te schody tutaj, bo the steps. You see, grace is love that comes down, that stoops. Dobrze, że tu są te schody, bo one mówią coś o łasce. Łaska to jest miłość, która schodzi w dół, która zniża się. Grace is love that stoops and cares and rescues. Łaska to jest miłość, która zniża się, podnosi i ratuje. Father and son are reunited again. Ojciec i syn są znowu razem. You may, if you're old as I am, you'll remember a song from the 1970s. Więc niektórzy, którzy pamiętają, mogą przypomnieć sobie taką piosenkę, która była w latach 70. By the Heritage Singers. I to Heritage Singers są śpiewali. They used to sing a song which said, "He came down to my level when I couldn't get up to his." Więc w tej piosence były takie słowa: on zniżył się do mojego poziomu, kiedy ja nie mogłem wyjść na jego poziom. That is the story of the grace of God. I to jest historia łaski Bożej. But you know, when Israel offered redemption, ale kiedy Izraelowi oferowane jest wybawienie, when they're given the invitation to return to me, kiedy dostają zaproszenie, aby wrócić, do they say, do Boga, "Thank you, Lord, this is wonderful, we accept"? Co mówią? No, wydaje się, że powiedzą: tak, Panie Boże, super, akceptujemy to, chcemy do Ciebie wrócić. Just look at the tragedy that Malachi unfolds. Popatrzcie na tragedię, popatrzcie na to, o czym, co opisuje Malachiasz. Have a look there at the end of verse 7. Popatrzcie na werset 7. But you say, Israel, how shall we return? End of verse 7. It is right at the end of verse 7. But you say, how shall we return? Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Why, if you've been given an invitation, would you start questioning God's love and acceptance and freedom? Jak można, kiedy dostajecie takie zaproszenie, jak można wtedy odrzucić, nie zaakceptować Bożej miłości i Jego przebaczenia? So God continues the conversation. Więc Bóg dalej prowadzi tą konwersację. Will a man rob God? Czy człowiek może okraść Boga? Yet you are robbing me, he says of Israel. Bo wy mnie oszukujecie. And Israel says, how have we robbed you? A Izraelici odpowiadają, ale w czym pytacie? Hey, this sort of cynicism continues. Więc cały czas, wiecie, ten cynizm tej rozmowy kontynuuje. W czym cię oszukaliśmy? As if Malachi is seen not as the prophet, but the joker. Tak jakby patrzyli na Malachiasza nie jako na proroka, tylko jako na jakiegoś joker, comedian. Żartownisia. Thank Super, you. Dziękuję. Thank you. How have we robbed you? Jak cię okradliśmy? And God says, in your tithes and in your offerings. Więc w swoich dziesięcinach i w swoich darach. You're cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród. And you note the collective responsibility here. Zwróćcie uwagę teraz na to, że wszyscy oni razem wzięci są winni. The priests were corrupt, but it affected the whole nation. Więc chodziło tutaj o grzech, który był grzechem kapłanów de facto, ale cały naród był winny. And then we come to the verse we know very, very well. I teraz idziemy do wersetu, który znamy bardzo dobrze. Now that would have been a long Bible study if the pastor had spent all that time explaining Malachi before getting to that verse, wouldn't it? Wiecie, gdyby pastor, mówiąc o dziesięcinie, chciał dojść do tego wersetu, tak jak my, to byłoby to bardzo długie studium biblijne, nie? But something says to me, maybe when we give a Bible study on tithes and offerings, we need to explain the whole of Malachi. Ale wiecie, powinniśmy, jak wyjaśniamy komuś o tym, czym są dary, dziesięciny, powinniśmy może wyjaśnić całą Księgę Malachiasza. So the Lord says, bring all your tithes into the storehouse. Więc Pan Bóg mówi, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. That there may be food in my house. Aby był zapas w moim domu. And thereby put me to the test. W ten sposób wystawcie mnie na próbę. Stop there. I tutaj się zatrzymamy. That word test.
I to słowo wystawcie mnie na próbę. Often to zdanie. Often we've interpreted that as God saying, you know, just test me, see how, trust me, see how I can do. Często tak w pewien sposób myślimy o tym jako do wystawcie mnie na próbę, więc spróbujcie i zobaczcie, co ja wtedy zrobię, jak wy zrobicie tak. But when you look at the context of this passage, that word test is one of the worst words God could have used. Ale kiedy w kontekście przeczytacie to słowo, w kontekście całej księgi Malachiasza, to zwróćcie uwagę, to wystawcie mnie na próbę, to jest najgorsze stwierdzenie, jakie Bóg mógł użyć. Here is my friend David, who's doing a really good job. Więc tu jest mój przyjaciel Dawid i no i on nieźle się spisuje. Before he came up as my translator this morning, I did not say I need to test you first. Więc zanim on tutaj przyszedł i zaczął mnie tłumaczyć, to nie powiedziałem do niego: słuchaj, najpierw to zobaczymy, jak ty się sprawujesz. You are my translator on trust. Ja tym będziesz mnie tłumaczył, dlatego że ja ufam, że ty to zrobisz dobrze. You didn't have to prove yourself. Nie musiałem udowadniać, że to zrobię dobrze. You're my translator on trust, not on test. Jesteś moim tłumaczem, pozwalam ci być moim tłumaczem, bo ufam ci, że zrobisz to dobrze, a nie dlatego, że ja sprawdziłem, że ty nieźle tłumaczysz. If you drive along John Paul II Road, kiedy tak jedziecie po ulicy Jana Pawła II tu w Podkowie, you cannot drive along that road without a driving license. Nie wolno wam jechać samochodem, prowadzić samochodu po tej ulicy bez prawa jazdy. You have to take a test first. Najpierw musicie zdać egzamin. We need to see that you're safe. Więc najpierw musimy sprawdzić, czy wy potraficie się bezpiecznie zachowywać na drodze. The word test here is indicating that God isn't in relationship with his people. Więc słowo wystawcie, fraza wystawcie mnie na próbę oznacza, że Bóg jest w pewnym związku ze swoim ludem. It's as if God is saying, okay, Israel, you don't trust me, put me to the test, test me. Więc tak jakby Bóg mówił: Izraelu, nie ufacie mi? Dobrze, sprawdźcie mnie w takim razie. And put me to the test, says the Lord of Hosts. Sprawdźcie, sprawdźcie, czy zdam egzamin. And see if I will not open the windows of heaven for you. I napisane jest dalej. Mówi Pan, czy wam nie otworzę okien niebieskich? And pour down a blessing until there is no more need. I nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. You want the proof, Israel? Chcecie dowodu, Izraelu? Chcecie dowodów? That my ways are the right ways. Że moje drogi są dobrymi drogami. Okay, Israel, just put me to the test. Okay, w takim razie możecie poddać mnie pod test. Now we must make sure that we don't misinterpret this text. We must make sure we don't misinterpret this text. Musimy w tym momencie musimy się upewnić, że w jakiś nie interpretujemy tego tekstu w zły sposób, niewłaściwy sposób. This text is not about doing a deal with God. Tutaj nie chodzi o to, że zawieramy jakąś transakcję z Bogiem. You will know that we live in the age of the deal. Dlatego że żyjemy w czasach ubijania interesu, może tak to nazwijmy. We will make an agreement between us. We will do a deal. My tutaj teraz zrobimy pewien interes. We will shake on it. Uścisniemy sobie dłoń. I get something out of it. Ja coś z tego będę miał. You get something out of it. I również ty będziesz z tego coś miał. Hopefully. Prawdopodobnie. This isn't the sort of relationship that's going on here. Nie o to chodzi w tym tekście. This is about a God who says, follow me. Więc tutaj jest Bóg mówi coś więcej. Bóg mówi, trust me. Bóg mówi, krocz za mną, pójdź za mną, zaufaj mi. And whatever happens, I am with you. A cokolwiek by się stało, pamiętaj, że jestem z tobą. The false gospel that's peddled here is called the prosperity gospel. Więc ta fałszywa Ewangelia, która tutaj jest w jakiś sposób zobrazowana, nazywa się to taka Ewangelia dobrobytu. Put me to the test, return your tithe. Więc zrób, sprawdź mnie, oddaj swoją dziesięcinę. And the BMW is yours. A nie przejmuj się, BMW będzie stało na twoim podjeździe. A second residence in Spain is yours. Second residence. A holiday home in Spain is yours. Więc będziesz miał taką dachę w Hiszpanii na przykład. The successful career in Warsaw, in one of those high-rise buildings. Będziesz miał wielki sukces. Zostaniesz dyrektorem w jakimś jednym z tych budynków wysokich w Warszawie. Put me to the test and you will be the chief executive of Goldman Sachs. Spróbuj, zrób tak jak ci mówię, a będziesz CEO Goldman Sachs. That's the gospel, the false gospel of Donald Trump. I to
To jest fałszywa Ewangelia. Taką fałszywą Ewangelię można by usłyszeć od Donalda Trumpa na przykład. This is what his spiritual advisor believes. To w taką, w to wierzy, w taką Ewangelię wierzy jego duchowy przewodnik. This is what is sweeping global planet Earth at the moment. Ale taka Ewangelia teraz rozpościera się na świat. From Africa to South America. Od Afryki aż po południową Amerykę. To the Philippines. Aż po Filipiny. And in Pentecostalism in particular. I przede wszystkim wśród ruchów zielonoświątkowych. It is simply called the prosperity gospel. Nazywa się to właśnie Ewangelia dobrobytu. Now with all beliefs there is some truth and there is some error. Ale wiecie, w każdym wierzeniu jest trochę prawdy, a trochę błędu. But I'd like to suggest there's more error in that because of expectation. Ale w tym akurat jest więcej błędu z powodu oczekiwań, których nabywamy, przyjmując coś takie wierzenie. The blessing that Jesus offers you and me. Więc błogosławieństwo, które Jezus oferuje tobie i mnie. Is take up my cross and follow me. To błogosławieństwo to jest weź mój krzyż i chodź za mną. And I will be with you always. Idź ze mną, chodź ze mną, a ja z tobą zawsze pozostanę. As we begin to conclude, I need to appeal to you. Więc kiedy teraz kończąc, chciałbym jeszcze pewien apel. You will notice that you are handed a response sheet. Więc macie na swoich krzesłach macie pewną taką kartkę i możecie odpowiedzieć na te pytania. I'd like you to take out that response sheet and reflect on it. Weźcie tą kartkę, na którym są pewne pytania do przemyślenia. This is just between you and God. To tylko między wami a Bogiem. I'm not going to ask you to come to the front and put it in a basket. Nie poproszę, żebyście teraz ją wypełnili, umieścili ją w jakimś koszyku. This is for you to take home with you. Możecie ją zabrać ze sobą do domu. Because the first response I want to invite you to take is putting God first. Can I listen to him more clearly through his scripture? Więc, bo pierwsze pytanie, czy stawiając Boga na pierwszym miejscu, mogę słuchać go, usłyszę go lepiej przez Pismo Święte. And through the spirit of prophecy even. A jak również przez ducha proroctwa. If there's one thing I've learned from studying Malachi in recent times. Jeżeli jest jedna rzecz, której nauczyłem się studiując księgę Malachiasza ostatnimi czasy. Prophets need to be taken seriously. To, że proroków należy traktować poważnie. Because all they're seeking to do is help me worship God in the right way. Dlatego że to, co jest zadaniem proroka, to pomóc mi wielbić Boga we właściwy sposób. The second way which I want you to put God first is to put relationships right. Drugi sposób, w jaki chciałbym, żebyście postawili Boga na pierwszym miejscu. Is there somebody to whom you or I need to say sorry? To żebyście pogodzili się z tymi, z którymi może jesteście skłóceni, czy jest ktoś, komu trzeba powiedzieć przepraszam? Czy też syn, córka, żona, mąż? My employer or my employee. Może mój pracodawca, może mój pracownik. A commitment to making relationships better. W ten sposób chciałbym uczynić pewne związki z ludźmi lepsze. Perhaps even being a little less cynical. Może chciałbym być mniej cyniczny. The third way is to just improve on a health habit. Trzecia myśl to jest, żeby wypracować sobie jakiś taki zdrowe przyzwyczajenie. To get fit physically and emotionally. Aby być zdrowym fizycznie i emocjonalnie. The fourth way in which I can put God first is by committing some time to the church and his mission. Czwarty punkt, w jaki chciałbym postawić Boga na pierwszym miejscu, to oddać trochę ze swojego czasu w misję naszego zboru. 80% of the church work is done by 20% of the members. Ponieważ wiecie, statystyki mówią, że 80% pracy, którą wykonuje Kościół, wykonuje zbór, jest czynione przez 20% członków zboru. And what about making holy time special? A co byście powiedzieli na to, żeby świętować ten święty czas, żeby to był szczególny czas? Preparing for holy time. Żeby się przygotować na ten szczególny czas. I once understood the importance of this when I was driving around the motorway in London one Sabbath morning. Pewnego, wiecie, chciałbym wam powiedzieć, bo pewnego dnia jeździłem tą autostradą, która tak otacza Londyn.
And I saw a minibus full of Arsenal football fans. Więc i widziałem taki właśnie busik, w którym który był pełny kibiców drużyny Arsenal. And as I passed them in the minibus, they were screaming and shouting and waving to me, Arsenal! Więc kiedy przejeżdżałem, kiedy mijałem ten busik, to oni, wiecie, tam krzyczeli z tego busika do mnie, pokazywali mi szaliki Arsenal. So what could I do but wave back and say Happy Sabbath? Więc co ja mogłem, cóż pozostało mi? Po prostu odmachałem im, powiedziałem im miłego sabatu. It taught me a lesson. Jedną lekcję mi to dało. Worship begins before worship begins. Lekcją było to, że świętowanie zaczyna się jeszcze zanim zaczniemy świętować. Even on the motorway they had started worshiping Arsenal. Więc nawet jeszcze jechali na mecz, jeszcze nie byli they na were meczu, getting ready for the football match. Ale już czekali, oczekiwali, kiedy ten mecz się zacznie, już wtedy świętowali. Is it possible that our Sabbath worship will become more meaningful if we prepare for it beforehand? Więc czy możliwym jest, że nasz czas, jaki spędzamy w szabat, byłby bardziej znaczący, jeżeli zaczniemy jeszcze przed szabatem. And then what about returning a faithful tithe? I co jeżeli chodzi o oddawanie dziesięciny? To support the good things that your pastor and the pastors in the Polish Union do. Aby wspierać to, co wasz pastor i inni pastorzy w naszej tutaj Unii Polskiej czynią. Who study scripture with you? Dobre rzeczy, którzy... Who study scripture with you? Na przykład studiują z wami Pismo Święte. Who open the word every Sabbath? Na przykład, żeby co sabat mogli otwierać z wami Pismo Święte. Who give Bible studies? Aby dawali lekcje szkoły, aby lekcje biblijne innym osobom. Who cast a vision for your church? Aby również nadawali pewną wizję, pewien kierunek kościołowi, zborom. Who are there when you're in the hospital ward worried? Którzy są wtedy z wami, kiedy jesteście w szpitalu, są przy was. When your world collapses. A kiedy wasz świat potrafi się zawalić. Your pastor is there. To wasz pastor będzie z wami. Praying with you. I on będzie się z wami modlił. Encouraging you. I będzie was wspierał. I'm not going to apologize for asking you to support your pastor with your tithe. Więc dlatego, wiecie, chcę was zachęcić i nie będę, że tak powiem, zrobię to śmiało. Poproszę was, abyście wspierali swoich pastorów waszymi dziesięcinami. Because your pastor's been called. Dlatego, że wasz pastor został powołany. Set apart. Oddzielony. To do the Lord's work. Aby mógł czynić to, co Pan Bóg od niego chce. In partnership with you. I czynić to, będąc waszym partnerem, mając was za partnerów w tym. And as you do, you're doing what God asks you to do. I kiedy to czynicie, jesteście właśnie w tym partnerstwie, to Bóg to czynicie to, co Bóg chciałby, żebyście czynili. And when I talk about the work of the pastor, I'm primarily talking about your pastor in this church. A kiedy mówię o pracy pastora, to mówię przede wszystkim o pracy waszego pastora w waszym zborze. Who's been gifted and called to serve you. Który dostał dary i został powołany do tego, żeby służyć. I'm not talking about television evangelists at this moment. Nie mówię, wiecie, o jakimś tam ewangeliście telewizyjnym. As good as they are. Tak jak może oni są dobrzy. I'm not talking about those who work in what I call the backroom jobs in the church. Więc nie mówię też o tych, którzy gdzieś tam może w tle pracują ciężko w zborze. And we need to support them. Bo musimy ich wspierać. But I'm talking about the pastor in your church here. Ale mówię o pastorze w waszym zborze tutaj. Return your tithes to the storehouse. Oddajcie dziesięciny, żeby do spichlerza, aby był. And in the Seventh-day Adventist Church, it is through the storehouse, the local church, the local conference, that we return our tithe. I w naszym kościele właśnie oddajemy wszystko do jednego wspólnego spichlerza i ten spichlerz wspiera lokalne zbory. And then I'm inviting you not to forget the offerings. I również zachęcam was, żebyście nie zapominali o darach. Because the PA and AV do need paying for. PA and AV. Dlatego, że wiecie, nagłośnienie i nasza misja telewizyjna również ma swoje potrzeby. We do need good carpets. Potrzebujemy dobrych dywanów.
And this local church does have a mission to the community. I ten zbór ma również swoją misję na zewnątrz. And so I invite you to make a commitment to giving więc, offerings więc as well. Również zachęcam was, żebyście podjęli się tego zadania. I am not expecting you to fill in all seven today and say, yep, I am sorted. Nie musicie wszystkich tych siedmiu punktów tutaj wymienionych dzisiaj się na nie decydować. Just respond to where you're at now and take one more step. Ale odpowiedzcie Bogu na to, na Jego wezwanie do was. Podejmijcie ten jeden krok do przodu. Take a step higher. Jeden krok do góry. Don't try to take seven steps all in one go. You'll never do it. Nie próbujcie siedmiu kroków podjąć naraz. But is there just one of these steps God is inviting you to take this morning? Ale jeżeli jeden z tych kroków Bóg chce, abyście dzisiaj uczynili. In this year. Albo może w tym roku jeden krok, żebyście that will be a tremendous symbol that you are putting God first. To będzie niesamowitym symbolem tego, że stawiacie Boga na pierwszym miejscu. That you will worship him his way rather than your own way. Że będziecie oddawać mu chwałę w sposób, jaki on tego od was oczekuje, on tego od was chce, a nie w taki sposób, jakby się wam wydawało, że macie mu oddawać chwałę. And here's the promise from Malachi. I oto obietnica z księgi Malachiasza. Malachi chapter 4. To jest w księdze Malachiasza, pod koniec księgi Malachiasza. There is a day coming. Oto nadchodzi dzień. Burning like an oven. Palący jak piec. When all the evil doers will be stubble. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. That day is coming, says the Lord. Ten dzień przychodzi, mówi Pan. So that it will leave them neither root nor branch. Tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. But for you who fear my name. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia. The sun of righteousness shall rise. Wzejdzie słońce sprawiedliwości z with healing in its wings. Z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. You shall go out leaping like calves from the stall. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Going to verse 4. I teraz kolejny werset. Remember the law of my servant Moses. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi. The statutes and rules that I commanded him at Horeb. Któremu przekazałem na Horebie. For all Israel. Dla całego Izraela. And I will send you Elijah the prophet. A ja poślę wam Eliasza, proroka. Before the great and awesome day of the Lord comes. Zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. He's going to turn the hearts of the fathers to the children. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. And the hearts of children to the fathers. A serca synów ku ojcom. Lest I come and strike the land with a degree of destruction. Abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Is it possible that by you and me putting God first? Wiecie, trzeba sobie zadać pytanie, czy możliwym jest, że kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, that the mission of God could go forward. To czy dzięki nam czyniącym to misja Boża może iść do przodu. The promises we are holding on to from scripture. Dlatego, że obietnice, których trzymamy się, które są zapisane w Piśmie Świętym, will come true. Na pewno się spełnią. Don't get me wrong. Więc nie miejcie jakichś złych opinii na ten temat. The Lord will return when he wants to return. Pan Bóg przyjdzie, kiedy przyjdzie czas, jego czas. You and I can't make the Lord return one day sooner or one day later than he plans. Nikt z nas nie może przynaglić Boga, aby przyszedł szybciej albo później, niż on zaplanował. All he says is, partner with me. Wszystko, co mówi, to bądź moim partnerem w tym. Turn your life from burden to blessing. Więc odwróć swoje życie z takiego dna do w błogosławieństwo. Because he says to obey, ponieważ on mówi, że mamy być posłuszni, is better than sacrifice. Być posłusznym jest lepiej niż złożyć ofiarę. Let's pray. Módlmy się teraz. Dear Father in heaven. Drogi Ojcze w niebie. For every person who has responded this morning, dla każdej osoby, która słucha dzisiaj, I pray that their life may increase in joy. Aby modlę się, aby ich życie mieli więcej radości w życiu. And that they will experience the promise of your blessing. Aby obietnice twoich błogosławieństw były ich doświadczeniem. In whatever way you determine. Co w jakikolwiek sposób, Panie, Ty będziesz chciał te błogosławieństwa zesłać. May each one of us be able to pray the prayer.
Niech każdy z nas będzie mógł modlić się w ten sposób. Not my will, Lord, but your will. Modlić się w ten sposób. Nie moja wola, Boże, ale Twoja wola. In the name of Jesus, amen. I w imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Thank you for thinking about stewardship this weekend. Bardzo Wam dziękuję, że w ten weekend możemy trochę pomyśleć o czymże jest szafarstwo.